pierwszy. Byłam w pracy. Hej, poczekaj! Z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Days Gone'a, moi drodzy. Jedziemy po tego jełopa. Który tam... Hej, Dick, jesteś tam? No, mam nową protezę dla Buzera. Poprosiłam Ali, żeby go poszukała i wysłała do mnie. Świetnie. Ricky, ja zaraz tam będę, bez odbioru. Co tam się dzieje? Atakuje ktoś? Ktoś atakuje. Dobra, niech oni się tam atakują. Nie mam czasu. Nie mogę wcześniej powiedzieć. A nie teraz, jak ja już wyjechałem. Oni zawsze, kurde, jak wyjadę z obozu, to im zawsze coś im się chce, nie? Dobra, dojeżdżamy gdzieś. Czy tu mamy coś? Nie możemy nic zebrać. Trochę niedobrze. Ricky, wygląda, że Harp i jego ludzie ruszyli do Camp Creek. Strzały. Na pewno sobie poradzisz? A jak myślisz? Nie było pytania, bez odbioru. Załatwmy to bezproblemowo. Co? No dobra, chłopaki. Chcecie odwalać moją robotę? Nie będę was zatrzymywać. Tak jest. Dick, znalazłeś go? Tak! Słyszę strzały. Nie, no tylko tu jest rój, który dopadł go, zanim mnie się to udało. Jezu. Dobra, wróć z jego bandaną. Ludzie Dana będą chcieli mieć dowód, że nie żyje. Spoko. Okej, tylko może być trochę uśmieniony, ale jasne, spoko. Oni się tam męczą. Poczekamy, niech ich wytłuką tam wszystkich. Podano do stołu. Świrusy! Rycze! To już wszyscy. Nie straciliśmy zbyt wielu. Nieźle. Rycze! Napierdalać! No jasno. Post! Mamy radnego! Kurwa! Nie wychylaj się, kobieto. O kurde, to ten wariat. Oh shit, więcej wariatów. Oh shit, więcej wariatów. Oh shit, Houston, mamy problem. Kurde. Niedobrze. Ale to nic. To załatwimy po swojemu to. Pozbieramy graty. Jeden bandaż. Tu ich trochę było. Trzeba najpierw przeładować. W dziesiątkę, krzykaczu. Dziesiątkę. Pozbierajmy trochę tych pantów. O, grzyby jeszcze. Bandaż się przyda. To nie bandaż, to jest ten. Środek sterylizujący, tak? No dobra.
Może być środek sterylizujący. O. To jego bandama. O, proszę bardzo. Spoko, mam ją. O, matko, ale uświniona. Szybko poszło. Myślałem, że będzie gorzej. No ale dzięki temu, że oni sami się wytłukli, to ładnie, ładnie. Podoba mnie się to, gdzie ja tu motora zostawiłem. Tu gdzieś. Dobra, wróćmy do niej, oddajmy bandamę. Tylko mówię, no trochę takie... Dobra, muszę wrócić i pogadać z Ricky. Zaktualizować kredyty. No tu te małe gówna są. Jeszcze ktoś. Filterki Maxa. Dobra, filterki mnie teraz nie interesują, nie interesuje, moi drodzy. Coś z samochodu. Wszystko na maksa mamy. Kurczę, mnie interesuje tylko złom teraz, najgorzej. O! Dawaj złom. 5 złomów, no i pasuje. Naprawmy, potrzebuję 6 złomów. I znowu nie mam złomu. Co tu mamy? Sztachietę? Jete sztachietę? Co, więcej nic? Nie ma? Nie ma? Nie ma, nie ma? Niedobrze. Więcej pojazdów nie ma, złomu nie ma. Chyba, że tu jeszcze coś może leżeć. Ale nie leży. Szkoda. Szkoda. I znowu nie mamy złomu. Mamy naprawioną za to naszą maczetę. Ewentualnie może jeszcze paliwo jak znajdę, to bym się też ucieszył. Jakbym gdzieś tu zobaczył, to było dobrze. Ale chyba nie zobaczę. Dobra, oddajmy jej tą bandamę i znajdźmy tego buzerka, nie? Ewentualnie... O kurwa! A to skurwiel! Drugi? To ucho kąsacza. Skurkowańcy. No nie dadzą mi. O, tam jest dużo pojazdów. Słyszałem głos. Tu jest dużo pojazdów, ale coś w tych pojazdach możemy zdobyć? Niespecjalnie chyba. O, tam jest. A przyjadę cię. Co to skurkowańcy? No nie dadzą, nie dadzą, no nie dadzą. O, ale złom. Uzyskałem, to mnie cieszy. Jeszcze ktoś idzie. O, siekierą mnie zajumał. Skurkowańcu ty. Mata, ekwipunek pełny, wszystko pełne, wszystko pełne, dobra. Gdzie te bandaże? O! To se naprawię od razu, póki mogę.
miało być tak pięknie, nie? Dobra, mamy 5 złomów. Tu mamy przyłączone. Tu mamy przyłączone. Dobra, wszędzie mamy. Wszystko mamy, co mamy, to możemy jechać. Na skrót. Na luzie. A to skurwiel! No. Kujko mieć wielkie oko, drzewa nie widzieć. Dobra panowie, wy tam się mordujcie, biegajcie, a ja se pojadę na skróty. Gdzie ona jest? Gdzieś tu. O, gdzieś i tu, proszę bardzo. Jest rikitiki? A teraz prosto w te okay. Bruzdę. Okej, okay. Łapię. To teraz to umocuję, dobra? I od razu lepiej. Okej. Okay. Hej, bracie. Zobaczmy, zobacz, co to ma. Zrobiła Riki. Co? Mam nową zabawkę. A, to było akurat... Wygląda zajebiście, buzer. Hej, mógłby być jednym z tych pieprzonych muszkieterów. Hangar! Jebany wieczysty. Okay. Hej. Wow, może to jednak nie był taki dobry pomysł. Może. Okej. Okay. I co? Zostałeś z ręku. Czy to był dobry pomysł? Dobry był pomysł. I co, poszedł sobie już? Zakon zlecenie. Proszę bardzo. Riki. Cześć, Riki. Tu jest bandana Harpera. Ale uświniona. No, to samo powiedziałem. Dzięki, Dick. Przekażę ludziom Dana. Poszło karty 38-39%, czyli coś tu za mało. Coś tu za mało, ale my mamy jeden punkt umiejętności. I ja chciałem walkę dystansową, chciałem to. Zabicie przeciwnika trawę przywraca ci zdrowie. Dobra. Dziękuję, opanowano. Pięknie. Czyli tu jeszcze będziemy mogli, co my będziemy mogli tu zdobyć, będziemy mogli przeładowanie. To niespecjalnie. Obrażenie bełtem skuszy niespecjalnie. To teraz, moi drodzy, pójdziemy w walkę w zwarciu. Ale ja coś tu widziałem w przetrwaniu. Tu mi, proszę bardzo. Zwiększa ilość miejsc w ekwipunku na materiały używane do tworzenia. To bym chciał zdobyć, ale żeby to zdobyć, to trzeba jechać tu. Zielarza. To zwiększa zasięg. O, to i to. Później co? To. To. O, to bym chciał. To i to w takim razie. To też bym chciał. Skuteczność złomu. To bym chciał i to bym chciał. Kurde. No dobra, mam trochę. Trochę rzeczy do... Mam trochę rzeczy do zdobycia, więc parę punktów się przyda. Ale jeszcze w międzyczasie. Co my tu mamy? Tu mamy. Może żelazny Mike się odezwie, co? Tylko dlaczego znowu mi się przenosi na noc? Kurde. Nie mówcie, że znowu pojadę do jakiejś drugiej jaskini. Bo kolejne dynamity. St. John, jesteś? O. Tu Brian. Poczekaj. O'Brien, mam dość odwalania za ciebie roboty. Masz coś czy nie? No, znaczy się, tak, mam coś. No a co takiego? Musisz zrobić dla mnie jeszcze jedną rzecz. Słuchałeś, co przed chwilą powiedziałem? Dość już tego. To ostatnia sprawa, potem się spotkamy. Pokażę ci, co mam. Zapomnij. Na drugie imię miała Irene, prawda? No raczej, chyba. Sarah Irene Whittaker? Tak jest na jej formularzu. Mhm.
Ostatnia robota. Ostatnia robota. Wysyłam współrzędne. Bez odbioru. Mhm. No dobra, jadziem. W takim oto razie. Hej. Hej. Widzę, że gdzieś się śpieszysz. O, ten z łopatą znowu. Tak. Pamiętasz tego gnojka z Niro, o którym ci mówiłem? O Briana? Wygląda na to, że ma dla mnie jakieś wieści, ale najpierw muszę jeszcze coś dla niego zrobić. Jasne. Okej. W porządku, buzerku? Może pójdziesz ze mną? Serio? Nie. Skizo wysyła mnie na farmę. Ktoś musi wykarmić ten zasrany świat. Zapomnij o nim. Później cię tam podrzucę. Kiedy ostatnio widziałeś śmigłowiec? No właśnie. Dawno temu pewnie. Nie, dwa razy nie trzeba namawiać. Wykręciłeś mi rękę. Kiedyś ci się to znudzi, buz? Sami to wcipni się tutaj, kurczę, nie? Ale dobrze, mamy jednego miecznika ze sobą. Może się nam przyda do czegoś. To gdzie jedziemy? 800 metrów, kurde, na drugi koniec świata znowu. Ja, czemu muszę naokoło? Jakbym tędy przejechał na skróty? Przez wioskę? Nad jezioro Melakwat! Wiesz, gdzie to jest? Tak, na północ od Rogue Tunnel, przy Waldo Road. A co będziemy tam robić? Zobaczysz. Niro wylądowało tam śmigłowcem i zajmują się, cholera wie czym. O'Brien chce, żebym dowiedział się, co kombinują. A ten O'Brien jest kim? Twoim szefem? Rządzi tobą? Nie. Nie! Jezu, buzer! Dobrze wiesz, po co tu jesteśmy. No, bo wiesz. No nie wygląda wiem. Wygląda, jakbyś był na jego zawołanie. To nie tak! O, 100 metrów od zaoszczędziliśmy. Patrzcie, jak ładnie. Jak tam się trzymasz? Nie jest źle. W sensie, bywało gorzej. Nie przeszkadza mi robota na farmie, wyrywanie chwastów itp. Kojarzy mi się z dzieciństwem. Jeździłem wtedy na farmę wuja, a niedaleko Adrian, przy granicy z Idaho. Całe lato pracowałem przy uprawie zbiorów. Wuj miał tam takiego crossa, na którym kręciłem się po okolicy. To tak nauczyłem się jeździć. Uważaj, bo zacznę cię nazywać Farmerem Billem. Farmerem Billem. To był otwarty. Ale czy tu coś było? Coś było kiedyś. Spalimy gumę? Nie, dobra, szkoda tego, szkoda paliwa. Czekajcie, jak my mamy tam dojechać? Na skróty, kurde, no przecież nie będziemy jechać, nie wiadomo jak, nie? Kiedy dotrzemy na miejsce, trzymaj się blisko. Cokolwiek się stanie, nie daj się zauważyć. Te chujki mogą dać popalić. Dobra, dobra, czaję. Nie wychylać się, trzymać gębę na kłódkę, nie dać się zabić. Hej, dzięki, że mnie zabrałeś. Dobrze znów się wyrwać, nawet jak otwórka. O, leci helikopter. Tak. Chodź, krzoki. Okej, okay, trzymaj się blisko. Ten obszar jasna, nawet zabezpieczony. Tam jest. Jezu. Chodźcie, ludzie, zabezpieczamy ten teren. Dobra, załatwmy. Dobra, teraz patrz. Żołnierze wychodzą pierwsi, zabezpieczają lądowisko. Potem idzie ten ich chłopiec geniusz, badacz, naukowiec, chuj go wie, i się rozgląda. A po co? Żeby robić tam jakieś naukowe pierdoły. Skąd kurwa mam wiedzieć? Przecież ich szpiegowałeś. Dobra, poczekaj tu. Status, ludzie! Czysto? Wszystko gra! Wszystko dobrze. Serio? Dobrze, skoro już musisz wiedzieć, pobieramy próbki kału. Oho. Znaczy, gówna? Tak. Gówna świrusów? Tak. Aha, znaczy, to jest najlepsze, nie? Tkwimy tu na gównie. Zadupiu, żeby zbierać gówno świrusów, tak? Dokładnie. Dokładnie. Terenowa 2102. Po przeanalizowaniu próbek kału ze stref drugiej, trzeciej i czwartej B
Stwierdzono obecność Claytonia perfoliata. A co to? Znalej jako szpinak kubański. Weź nie przeszkadzaj, a także jednopiennej jagody z gatunku Juniperus communis. No i co z tego? Co z tego? Ano to, że to oznacza, że świrusy jedzą nie tylko nas i siebie nawzajem. Jedzą jagody, rośliny, trawę, igły. Generalnie wszystko to, co je leje. Są wszystkożerne, tak jak my. Tyle, że ich żołądki są w stanie strawić dużo więcej rodzajów celulozy. Aha, dobra. No i? To oznacza, że nie wymrą... Nie ruszaj się! Kurde, no nie wierzę. Chwila, wyluzuj. A tak był blisko. Daj znać, kiedy lądowisko będzie gotowe. Słuchaj, ekipa. Chcę, żeby ten teren został odcięty. Zrozumiano? Nie. Czekam na sygnał. Dobra, dałeś szybko poznaczać ich. Czemu nie mogę go oznaczyć? Kurde, nie ten klawisz jeszcze. Schowaj się! Kucaj! Dobra, gdzie jest ten doktorek? To jak tam się nie da ich oznaczyć, to się tu na pewno da ich oznaczyć. O, shit. Kurde, nie ten klawisz. Mietek. O, stoję. To jest dobre, nie? Nie mogę go oznaczyć. Tylko się nie odwracaj teraz. Nie. Co tam masz? Serio? Dobrze, skoro już musisz wiedzieć. Pobieramy próbki kału. Znaczy... Gówna, no znaczy gówna, tak. Można to przewinąć jakoś? Tak. Znaczy, tkwimy tu, na tym zadupiu, żeby zbierać gówno świrusów, tak? Coś w tym desem, no. Okej, no dobra. Notatka terenowa 2102. Po przeanalizowaniu próbek kału ze stref drugiej... A może jakiegoś innego wapika byśmy wzięli? Może trzeciej tego? I czwartej B stwierdzono obecność Claytonia perfoliata. A co to? Znalej jako szpinak kubański. Weź nie przeszkadzaj, a także jednopiennej jagody z gatunku Juniperus communis. No i co z tego? Co z tego? Ano to, że to oznacza, że świrusy jedzą nie tylko nas i siebie nawzajem. Jedzą jagody, rośliny, trawę, igły. Generalnie wszystko to, co je leje. Są wszystkożerne, tak jak my. Tyle, że ich żołądki są w stanie strawić dużo więcej rodzajów celulozy. Aha, dobra. No i? To oznacza, że nie wymrą z głodu, kiedy skończymy im się my do jedzenia. Zbyt szybko się ich nie pozbędziemy. Kurwa. To niedobrze. Tak, to źle. Dobra, wracaj do maszyny. No, odlatuj ta. Czekaj, bo tu jeden gdzieś chodził, no właśnie. Jakby ktoś chciał kajakiem popływać, a tu jakiś posąg. No i co, chłopaki? Znajdziesz mnie, czy nie? A bym se tu przebadał, co nie? Co, może coś tu znajdę ciekawego? Albo i nie. Dobra, motor jest tam daleko. Pytanie, czy będę mógł zabrać skarby ze sobą. Tu coś po coś na coś. Dobra, gdzie ten za domem mieliśmy skitrany motor, chyba nie? Dobra, one tam stoją. Ciekawe, czy mogę zatankować. Nie mogę. Przecież to było oczywiste. Wyłapałeś coś przez moje radio? Ale to pojebane.
Pieniądze podatników, oni się zaniebabrają w gównie świrusów. Tak, mówiłem ci. Nie wiadomo, co oni robią, ani dlaczego. Wiesz, muszą tu mieć gdzieś jakąś bazę, nie? No raczej. Próbowałeś ich śledzić? Tak, ale zawsze mi znikali za górami. Lecieli na południe, autostrada jest zablokowana, więc nie miałem się jak zbliżyć. Skurwysyny. Wygląda na to, że są za wiele odpowiedzialni. No. A ja mam teraz takie pytanie. Takie magiczne pytanie. To gdzie teraz? Do domu. Dobre pytanie. Tu? Co tu mamy? Jedź do O'Briana. O'Brian, jesteś tam? Zgłoś się, O'Brian. Jestem. Skończyłeś? A, załatwione. Gdzie się widzimy? Nie spodziewałem się ciebie tak szybko. Wysyłam współrzędne. Tylko to pewnie chwilę zajmie. O'Brian bez odbioru. Pyta. Jezu, co niby jego zdaniem tu robiłem? Ej, w jednym masz rację. Rzeczywiście sprawiam wrażenie dupka. Pytanie moje brzmi, moi drodzy, takie. Dlaczego, jak nasz bohater magiczny czasami wsiada na motor, to odpala go z kopniaka, a czasami jak wsiada na motor, go odpala z guzika, nie? Teraz widzieliśmy, jak odpalał z kopniaka. Poczekaj tutaj. A wcześniej odpalał z guzika. Przyjechałem. Dobra, będę miał oko na motocykl. Mam już dosyć dupków z Niro jak na jeden dzień. Dobra, niedługo wrócę. O'Brien powiedział, że ma wieści. Znał jej drugie imię. Irene. Oszukuje mnie. Niemożliwe, że ona żyje. Oszukuje mnie. Ja wiem o tym, że on mnie oszukuje. Co? Co to za niebieskie te? Niebieskie to jest Boozer chyba, a tu jest drugi niebieskie, to jest O'Brien, tak? Tak to mam rozumieć? Bo na minimapce mam dwa punkty niebieskie, ale chyba tak mi się wydaje, że to chyba tak jest. Dzień dobry. Tam jest. Siema, co masz na ciekawego? Kurwa. Musisz przestać się kropić. Gadaj. Dobra, słuchaj. Powiem wszystko, ale to ci się nie spodoba. No. Znalazłem w końcu gościa, który był skłonny przekopać się przez dokumenty, które my oni przechowywali jakiś czas temu. Tak, rozumiem. Tak czy inaczej, Sarah Whittaker, twoja żona, została przyjęta do szpitala wojskowego na Słonej Pustyni przy Silver Lake. Zgodnie z dokumentacją operowano ją przez 6 godzin, a potem przeniesiono do... Przeżyła to całe dźgnięcie. Tak, tak. W papierach jest, że odzyskała pełnię sił. A potem przenieśli ją do innego obozu na obrzeżach Chemult. Czyli ona wciąż może żyć. Czyli ona żyje, moja żona żyje, to chcesz powiedzieć? Nie. Co to znaczy nie? Obóz zniszczono. Wszystko zostało zniszczone. Nikt nie ocalał. Ty przeżyłeś. Oni przeżyli. Czekaj. Nic nie mogło uratować tego obozu, rozumiesz? A autostrada 97 była, jest arterią dla zarażonych świrusów, którzy wylewali się z Los Angeles, z okolic Zatoki, z Sacramento, dziesiątki albo setki tysięcy. Nic nie można było robić. No dobra, czyli spierdoliłeś. Kogo zabrałeś? Personel Niro, kilku federalnych ludzi z przepustkami. Tyle? Personel Niro? Czyli żołnierzy z karabinami? Ludzi, którzy powinni byli chronić cywilów? Nie masz najmniejszych szans w starciu z hordą. Wiem, akurat o hordach wiem wszystko. No to wiesz, że nic nie mogliśmy zrobić. Wiesz, co mogłeś zrobić? Mogłeś zabrać kilka osób ze sobą, mogłeś uratować kilku z nich. Nie było szans, nie było czasu, nie było miejsca, rozumiesz? Oni walczyli ze sobą, zanim jasne, jeszcze pojawiła jasne. Się horda. Nie no, rozumiem. Przykro mi z powodu żony. Z powodu tego wszystkiego. Ale musisz zrozumieć. Gdybyś jej nie wysłał tamtej nocy ze mną, następnego dnia byłaby martwa. No tak przeżyła ile? Tydzień? Chłopie, co dobrze do mnie postąpiłeś. Mówisz? Chyba cię odstrzelę. A gdybyś postanowił zostać, skończyłoby się tak, że ty też byłbyś martwy razem z nią. Myślisz, że o tym nie wiem? O'Brien? No? Dziękuję za uratowanie jej życia.
Oho, ty, on naprawdę robi się coraz bardziej miękki, nie? Chłopie, co z tobą? Co z tobą? Mieciu. Mieciu. A więc ci przykro. O to chodzi, O Brian? Przykro ci? Ja pieprzę. No przed chwilą mu jedna wielka strata czasu. Dziękowałeś, teraz się na nim wyżywasz. Dobra, zobaczymy jak on odpali motor. O, buzera nie ma. Kurde, co jest? Buzer! Buzer! A tam w lesie trupy leżą. Jasna cholera, Buzman, gdzie ty znowu polazłeś? O cholera. Dobra, Buzman, gdzie cię do diabła wywiało? Tam trupy leżą, widzicie? Ślady butów, pewnie jego. No dobra, ślady butów. To tutaj. Kolejne trupy. Jagody się przydadzą. Coś tu mamy przeszukać, tylko co? Tu leżał chyba ten, co? O, właśnie. Co to ma być? No jak to co? Co tu mamy? Buzer szalał, no. Tędy? A, no tak chciałem właśnie powiedzieć, że chciał przetestować swoją nową rękę. Łacie panie. Ale się kichło, dziękuję. Dick, jesteś tam? No jestem, no. Dick on St. John. Czekaj, nie mam czasu teraz. Tak, Ricky, jestem. Co tam? Skiza cię szukał. Mówił, tak, że Buzer nie przyszedł dziś do roboty i trochę się zaniepokoiłam. Nie, słuchaj, wszystko okej. Okay. Po prostu mieliśmy coś do załatwienia. Powiedz Skizowi, że będziemy za godzinę. Dobra. Hej, jestem już prawie gotowa, żeby tam wrócić i naprawić ten transformator. Chociaż się odpiszesz? Tak, to świetnie. Daj mi znać kiedy. Już czuję tę gorącą wodę. Chyba nigdy nie wyjdę spod prysznica. No chyba. Tak, okej. Okay. To naprawdę świetnie. Słuchaj, Ricky, muszę spadać. Dickon, bez odbioru. Pies kolejny. Teraz jesteś mój. Jakieś wściekłe psy, moi drodzy, tutaj. Co my tu możemy zrobić? W samochodach oczywiście nic nie ma. A szkoda. Tu kolejny truposzczyk leży. Tu jakiś kolejny. Co to jest? To nie wilk, to psy. Haliera. Buzer. Coś ty narobił. Gdzie ty jesteś? Amunicja? Brak. Patrzcie, kolejny pies leży. Co on się na psach wyżywał? Coś tu jest nie halo. Coś on tu... Dick, tutaj! No. Dick, tutaj chodź! O Jezu, Buzer, co do diabła? Chciałem zrobić małe zakupy w mieście i wpadłem na grupę wieczystych polujących na psy. O, to nie on. Mały. Widzisz, jest zdrowy. To, kurde, to tylko pies. Oni polują i zabijają zdrowe psy. Po co? Nie, po prostu nie możemy, nie możemy go tu zostawić, Dick. Po prostu nie możemy, nie możemy tak zrobić. Daj. Ja to zrobię. Możesz. No już, kolego. Spokojnie, dobrze, wszystko gra. No dobra. O Jezu, Dick. O cholera. Już dobrze. Dobra, w porządku, spokojnie. Dobrze, kolego. Coś tam się grafika posypała trochę. Chwała. Gotowy? O tak, bracie. Gotowy. Wszyscy kroczymy ścieżką. Dość to! Uwolnienie! Wolność! Wolność!
A niech tam tłucze równo, nie? Dobra, niech on se tłucze. A co to jest za pałka? Pałka wieczystych? Jak ona się tu ma? Słabo. A czekajcie, bo kurde, on ma zdrowie, więc jest słabe, nie? Czyli utłuk wszystkich. Ekwipunek pełny, 4 amunicje. Gdzie on pobiegł? Buzerku, nie rób takich numerków. Utłuk ich wszystkich, proszę bardzo. Trzymasz się? Za mnie. Tak, to już chyba wszyscy. A, bo brzmisz, jakbyś był rozczarowany. Po prostu nienawidzę tych sukinsynów, wiesz? Tak. Chodź. Lepiej stąd wypierdalać. No raczej. Tak jest. Co tam się stało do cholery? Wyglądało jakby, kurwa, jakby cię poniosło. Nie wiem. Może po prostu potrzebowałem odegrać się za to wszystko, ale... nigdy nie będę w stanie w pełni się odegrać, wiesz? Wiesz, Mietek? No chodź, bo czasu nie ma, kurde. Trzeba jechać, ciepłą kąpiel zrobić dla naszej Riki, plecy jej wyszorować. Chyba nie myślisz, że będę ciebie szorował, nie? Gdybyś nie zrobił tego dla mnie, no wiesz, tego na rękę. Nie wiem, co by tam było. No jak to, co znaczy, by było? Pewnie bym... Motykę bym cię przywiązał, byś dalej kopą. Wiesz. Poradzisz sobie? Tak. No i tak nie mam wyboru. Jak my wszyscy, nie? Racja. Dobra, chodź. Ej, a tam kogut piał, słyszeliście? Ej, motocykl. No chodź, buzer, no kurde, chłopie. Ej, jak poszło? Co, jak poszło? Weź nie chcę, wiesz co, co powiedział ten skafandrze? Nic takiego. Ej, nie ściemniaj mi, dobra? Buzer, naprawdę przestań, nie odwalaj teraz takich akcji. A tak? Myślisz, że nie mogę skopać ci tego chudego dupska? Gadaj, co powiedział. Odpuść. Mów, co się stało z Sarą. A? Gdzie twoja kobieta? Gdzie twoja kobieta? No! A? A? Nie wstawaj, bracie! Kurde, z jedną ręką jeszcze daję sobie radę, nie? Gdzie twoja kobieta, Dick? Nie żyje, buzer. Ona nie żyje. Tak! I to od bardzo, bardzo dawna, stary, więc może już za długo ją opłakujesz! O Boże, myślę, że masz niezły lewy sierpowy, dupku. Tylko to mi zostało. Chodź, stary. Kurwa! Muszę zbierać dupsko do roboty. Obóz sam się przecież nie wyżywi. Jasne. Tak, mam jedną łapę, a mimo to sponiewierałem cię 3 razy z rzędu, leszczu. Kurwa, że można. No, widzieliście, teraz kopniaka odpalił, nie? Dokąd jedziemy? Powrotem do obozu. Nie, muszę jeszcze dokończyć swoją zmianę. Podrzuć mnie tam. To na północ od Sherman. O ja, tam. Okej. Dobra, odwieźmy go, kurde, bo to co to? Na skróty? Czekajcie, czy się da na skróty jechać w ogóle? Nie da się. Nie, może lepiej będzie drogą. Tu coś było. Tu dużo trupów leży. Tak, z ciekawości, ja bym tylko se zerknął. Tak, z ciekawości tylko. Ja tu już byłem. Na bank już tu byłem. Złom, co? Pełny w ekwipunku? Jak pełny w ekwipunku? Pełny. No dobra. Wsiadaj. O, i teraz guzika odpalił, nie? Dobra, Gaziu. Gaziu, jedziemy. Asfaltem? Mniejsze zużycie paliwa? Może być. No więc zginęła tamtej nocy. Ani ty, ani ktokolwiek inny nie mógł temu zapobiec. Powinienem tam być. I co by to niby zmieniło? Zostaw temat, już koniec. Tylko to, że nie ma licznika prędkości, nie? Zobaczył, ile on jedzie. No ale jak nie ma, to nie ma, no.
Tu auto policyjne stoi. Buzerku, poczekaj chwilę. Ja muszę zobaczyć, jak tu wygląda sytuacja na froncie. W sumie mam pełno amunicji. Ale! Często tędy nie jeżdżę. 11:45, no. Skizo, jesteś tam? Opuść Lost Lake. Skizo! Jestem, co tam? Mieliśmy małą przygodę z... Ej, gdzie jest twój brat? Nie stawił się dziś do roboty. Co to ma kurwa być? Możesz po prostu zamknąć się i mnie posłuchać? Jechaliśmy właśnie na teren robót, kiedy zostaliśmy zaatakowani przez wieczystych. Gdzie? Niedaleko Rogue Camp. Musisz powiedzieć, że raz znajomu Mike'owi. Carlos nadciąga i nie zamierza odpuszczać. A jak myślisz, czemu powtarzam od kilku miesięcy? Dobra, przekażę. Zmierzamy właśnie w stronę Tamalo. Buzer będzie na miejscu za kilka minut. To naprawdę świetnie, bo wisi obozowi kolejną połowę zmiany za robotę, którą opuści. Zamknij się, Skizo! Ej, Dick, Rogue Camp jest w przeciwnym kierunku niż Tamalo, co nie? Wybraliśmy malowniczą trasę, bez odbioru. Dupek. Ach, jebany Skizo. No właśnie. Tu też coś tu się działo. Ale ja tu byłem chyba, nie? Kiedyś. Czy nie? Kiedyś byłem chyba. Coś mi się wydaje, że zwiedzałem to wszystko. Mamy tu kogoś przy bramie. Dobra, Buzę, ty idź do roboty, a ja jadę do Riki. No dawać, ludzie. Pracować a, tam. A ten bieśniak się by kurde też bił za robotę, a nie tylko chodzi i sztęka, nie? Nie robimy, to nie jemy. Właśnie tak. Hej. Trzeba przywieźć plony, jak się nie dzięki uda, za podwózkę. Będzie słabo. Dobry misiek. Dobra, to sobie przewińmy to, bo to nas nie interesuje. Teraz musimy wrócić co do Rikitiki. To nie? Czy co, czy nie? Tu coś mamy. O kurde, aż tak daleko jechać znowu. Nie, miałem do Riki jechać. A czekaj się, a Riki ma ten? Ma zadanie dla mnie? Nie ma zadania dla mnie, moi drodzy. Zaznacz misję. Niech będzie. Trzeba by pojechać do tej Sary. Ogarnąć temat. Tylko tu znowu kilometrów, kurde. A mogę się tu przenieść? Szybka podróż. Moi drodzy, zrobimy to na szybkości. Tak mi się wydaje. Że może. Jeszcze dokończymy to. Jake, odezwijcie się. Dick, słyszę cię. Mike, dobra, słuchaj. Buzer i ja... Mieliśmy spotkanie z wieczystymi. Oni... Z wieczystymi? Cholera, jesteście za żelaznym sztokiem? Nie. Przecież mówiłem! Słuchaj! Nie, Mike. Byli tutaj. W Rogue Camp. W Rogue Camp? Wieczyści? W Rogue Camp? Jesteś pewien? Czy jestem pewien? Jezu, Mike, pewnie, że jestem. Trochę trudno się pomylić. Wiesz, te blizny i psychojazdy, zabijanie wszystkiego, co się rusza? No właśnie, no. Dobra, olać go. Zrobimy taki szybki przeskok. A co? Nie można? Można. Tutaj gdzieś też paliwo było. 70%. O ja. Dobra. Ciśniemy. Central do Lost Lake. Odezwijcie się. Dick, słyszę cię. Mike, dobra, słuchaj. No, bo od początku mam zadał. Mieliśmy spotkanie z wieczystymi. Oni... Z wieczystymi? Cholera, jesteście za żelaznym sztokiem? Przecież mówiłem! Słuchaj! Nie, Mike! Uj, się! Tutaj! Rogue Camp! Rogue Camp? Wieczyści? Rogue Camp? Jesteś pewien? Czy jestem pewien? Jezu, Mike, pewnie, że jestem. Trochę trudno się pomylić, wiesz, te blizny i psychojazdy, zabijanie wszystkiego, co się rusza? Dobra, tylko spokojnie. Jesteśmy umówieni na negocjacje z Carlosem. Jutro Skizo ma się udać na żelazny stok. Dowie się, co tu się odpierdala.
Wysyłasz skiza na negocjacje z Carlosem. Jezu, Mike. Nie mów mi, jak mam kierować obozem, Dick. Jak mówiłem, mój rozejm nie zostanie zerwany. Lost Lake, bez odbioru. Kurwa, jak sobie chcesz, jak sobie chcesz. Skiza ma rację, przez ciebie wszyscy zginą. Fajne te zabawki. Płonie, jebany Świrus. Tak jest, płon. Deacon St. John, tu Lost Lake, zgłoś się. Ja mam nikogo w domu. Ludik. Słyszałem, że wytropiłeś Harpa. Miałem nadzieję, że trafi pod sąd. A wybacz, Mike. On, no, powiedzmy, że grupa rojaków miała co do niego inne plany. Szlak, Ricky nic nie mówiła. Harp nie był człowiekiem, do którego można było odwrócić się plecami, ale nie zasłużył na coś takiego. No, może i nie, ale podejrzewam, że Dan Lane też nie zasłużył, żeby mu strzelać w plecy. Słuszna uwaga. Na razie, Dick. No, trzymaj Mike, się. Mike, bez odbioru. Trzymaj się, bo ja nie mam czasu. Wszystkie kurde wozy. Dick, tu Tucker. Mam robotę. Jest, już do ciebie, łapcia, jadę. Tak, tak, będę. Zobaczę, czy znajdę czas. Bez odbioru. Dobra. Nie mam czasu. Babcia, bo oni mnie tu za dużo. No to gdzieś miałem jechać. Tu miałem gdzieś jechać. Kawałek, nie? Tu. I co teraz robimy? Wspominki? Oby. Albo i nie. Dobra, widzę karnister. Co się dzieje? Będzie dym. Będzie dym, coś czuję. Gruby. Bez początku ani końca. Co tu było? Kogoś leją. To wszystko na co was stać? To stąd! Trafi! Dorwać twoja! Zabił naszych! Ile ich tu was? O kurde, ładuj! Przeładowanie, dobra, naprawmy się. Zdążyłem się naprawić? Zdążyłem chyba, co? No, piękne zdjęcie, cudowne, amerykańskie. Ale już dość tego. Wy przygotowaliście tekst przysięgi? Ja biorę sobie ciebie sobie. No to tradycyjnie to pan młody zaczyna. Ja... To ja zacznę. Deacon. Tak mi przykro, że nikt nie przyszedł. Jak naprawdę nie? Wkurzyliśmy wszystkich. Ja do motory słychać, nie? To znaczy, nie wszystkich. O, buzer jest najważniejszy. Ale chcę, żebyś wiedział, że jesteś dla mnie ważny. Że dla ciebie oddam wszystko. Wszystko. To biorę wszystko. Ten pierścień to symbol mojej miłości. Jest bezcenny. Jak się robi romantycznie, kurde. Nie ma początku ani końca. Kocham cię. No i będzie grubo. Szlak. Jest ich więcej. Patrz do mojego kościoła! Kurwa! Kurde, nie to miało być. Jeszcze ktoś. No
tako? Będziemy w przerywnika się, kurde, strzelać? Nie, no naprawdę. Ten pierścień. Ty, obrączka prawie jak moja. Przysięga, że zawsze będę cię kochał. Do rzeczy, Dikon, do rzeczy. Nigdy się nie dopuszczę do śmierci, tak? To możecie się pocałować. Jedną chwilkę. Masz, możesz to sobie wziąć. Jaki pieczy, ale fajny. Tylko jeśli obiecasz, że mi go oddasz. Ujeżdżać mnie tyle, co ten swój motor. O kurde, chłopie. Pastor, jakie oczy zrobił. Jasne. No więc ogłaszam was mężem i... żoną. No, żoną. Okej, to ja już pójdę. No to idź. Ujeżdżać tyle, co swój motor. No to będzie gruba akcja, chyba coś tak czuję. Buzer, brawo. No gdzie? No i więcej będzie. Tekst przysięgi. Obiecaj, że będziesz mi ujeżdżać tyle, co swój motor. No nie, no grubo, no. To nie wiem, kogo mam ujeżdżać. Motor czy ją, czy naraz? Bez obaw. Oboje? To się zdarza po raz ostatni. A ja nie pozbierałem gratów jeszcze od nich. Co to się stanęło? Dikon, dlaczego palisz kościół? Nie wiem, o co tu chodzi, moi drodzy. Przestał wierzyć. Stał się niewierzący. Niedobrze. I co teraz? Nadejesz, człowieku, pomna chwila. Buzman, jesteś? Tak, Dick, co tam? Kojarzysz może kościółek, w którym pobraliśmy się z Sarą? No, potrafiłem na kilku dupków, którzy robili tam burdel. Szkoda, że mnie tam nie było. Pomógłbym ci ich powybijać. Niszczyć kościół Sary, kurwa. No w każdym razie to tyle z mojej strony. Bez odbioru. Zwariował, no. Buzman jeden. Dobra, moi drodzy. Wiecie co? Jedno te zadanie brakuje nam chyba dla niej. Więc sobie pojedziemy. Zrobimy te kolejne zadanie. Ale w kolejnym odcineczku. A co? Naciśnij, żeby co? Ile mamy? Ale zobaczymy, co tam możemy dla niej zrobić. Niech ona nam opowie. Adi, otwórz bramę. Jesteś tam? To ten Włóczęga. Ja szpital w Lost Lake. Słyszycie mnie? Dikon, to ja. Adi, świetnie, świetnie. Słuchaj, a nie ruszasz się teraz nigdzie? No bo musimy się spotkać. Wszystko gra? Oczywiście. Co się stało? Nic. Nie, nic takiego. Powiem ci, jak się spotkamy. Dikon, bez odbioru. Dobra, nara. Cześć, jak czapka. Zobaczmy, co nam babcia powie. Babcia... Ty to zawsze, jak się, kurde, nie nastawisz odpowiednio, Dick, to... dzięki Bogu. Co się stało, Tucker? Wieczyść, znowu cholerni wieczyści. Nie każ mi się powtarzać. Ej, do roboty. Wieczyści? Gdzie? Ciągle przejeżdżają przez przełęcz przy żelaznych stoków. Teraz założyli obóz przy Bear Creek na południe stąd. Boję się, Dick. Nie wiem, co będzie z nami, jeśli ich nie powstrzymamy. Nie przejmuj się, dobra? Zaraz się tym zajmę. Aż to babcia. Dobra, babcia babcią. Ale my, moi drodzy, oczywiście potrzebujemy filterków. Potrzebujesz czegoś? Oczywiście. Do broni bocznej potrzebuję. Dobra rzecz. Powinna ci pomóc w syfie. I do tego potrzebuję. Do broni podstawowej, do broni specjalnej mamy chyba, nie? Dobra, jasne. Czyli cóż, w kolejnym odcineczku, moi drodzy, pojedziemy znowu tutaj odbić ten obóz. Daj mi znać. Ale to tak jak mówię, w kolejnym odcineczku, bo to już dzisiaj to już będzie trochę za dużo, nie? Tego wszystkiego. Jaki mamy czas? 55 minut, więc myślę, że to dobry czas na to, żeby zakończyć dzisiejszą zabawę.
Ja se tylko podjadę do bramy, żeby już być przygotowanym na wyjazd. Zaczekaj, otworzę ci. I tyle. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej, hej.